Wczoraj w Petersburgu przeprowadzono atak terrorystyczny. Niedawno Federalna Służba Bezpieczeństwa, FSB, udaremniła inną próbę zamachu, powiedział prezydent podczas spotkania na Kremlu z wojskowymi uczestniczącymi w operacji w Syrii. Putin polecił służbom bezpieczeństwa, aby te podczas zatrzymywania terrorystów postępowały zgodnie z prawem, ale jeśli życie funkcjonariuszy jest zagrożone, terroryści powinni być zabijani na miejscu. Prezydent oświadczył, że polecił szefowi FSB, aby przy zatrzymywaniu działać w ramach prawa. Ale jeśli życie i zdrowie naszych funkcjonariuszy, oficerów jest zagrożone, działać stanowczo, nie zatrzymywać nikogo, eliminować bandytów na miejscu, dodał Putin. Prezydent ocenił, że sytuacja pod względem bezpieczeństwa w Rosji uległaby znacznemu pogorszeniu, gdyby do kraju wróciły tysiące bojowników walczących w Syrii w szeregach Państwa Islamskiego. A co by było, gdyby te tysiące, setki wróciły do nas, wróciły wyszkolone, uzbrojone, dobrze przygotowane? Zapytał retorycznie. Z najnowszych ustaleń wynika, że w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego w supermarkecie w Petersburgu rannych zostało 13 osób, z których 8 przebywa w szpitalach. Domowej roboty bomba była ukryta w części sklepu, w której przechowywane są torby lub zakupy klientów. Atak nożownika w rosyjskim Surgucie. Wypływają nowe szczegóły.